Z okazji nadchodzącego 2024 roku chciałbym wszystkim życzyć jak najlepszych pszczół i jak największej ilości miodu. I wszystkiego dobrego w 2024 roku. Buckfast B66. Dobrze, że nie 666, chociaż mało mu brakuje, jeżeli chodzi o pochodzenie. Jest to buckfast oparty na pszczole środkowoeuropejskiej. Koniec 2023 roku. I proszę bardzo, i mamy PL korpus pszczół, buckfast bellifera, w zimie tak ładnie się rozwija. Wilku nie wiadomo jest jego obronność, jaka będzie, czy spadła w porównaniu z pszczołą środkowoeuropejską. Natomiast miejmy nadzieję, że odporność na warozę i dobra zimowla jest na poziomie pszczół środkowoeuropejskich. Buckfast bellifera. Dzień dobry. Dzisiaj znowu wieje wiatr, więc znowu nic pewnie ciekawego nie nakręcę, ale przynajmniej spróbuję. Zimowa kontrola rodzin powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w miesiącu. Musimy po pierwsze sprawdzić, w którym miejscu uwieszone są pszczoły. Po drugie, czy idą prawidłowo, czasami mogą się nieprawidłowo uwiesić. Może być to wina genetyczna pszczół, takich pszczół dalej nie rozmnażamy. Może być to też wina związana ze złym wypoziomowaniem ula, ze złym zakarmieniem, ewentualnie złą wentylacją, nad którą nie zapanowaliśmy albo ją zmieniliśmy. Nie, po zakarmieniu nie zmieniamy wentylacji pszczół do momentu, aż te pszczoły mamy zamiar rozwijać, tak? Tu mamy rodzinę 44.1, czyli B14 ze Stolberg. Gigantyczna rodzina. Cło do rodziny na dwóch korpusach, dwa razy po 9 uliczek. Jeszcze tu poprawię. O. Się zmarnuje folii, trudno. Oj, tak się miło patrzy, jak dobre są silne rodziny, to nie trzeba nic z nimi robić, tylko zakładać folię. Rodzina ta jest odpowiednio zakarmiona. Są to pszczoły środkowoeuropejskie i mimo tego, że są środkowoeuropejskie, to zajmują w miarę dobrą siłę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć uliczek. Jak na pszczołę środkowoeuropejską jest to naprawdę dobrze. Zgoniłem je na dół, teraz umieszczam ciasto. I zakładam folię. Jedną ręką to tak
Pszczoły środkowoeuropejskie nie tworzą dużych rodzin, tworzą małe i średnie rodziny. W przypadku tej rodziny mamy zimowlę na odpowiednim poziomie. Jest satysfakcjonująca. Dlaczego warto zaglądać do pszczół w zimę? Tego ciasta tak naprawdę nie trzeba dawać, dałem to profilaktycznie. Musimy pilnować i sprawdzać raz w miesiącu, gdzie te pszczoły są i czy wymagają jakiejś interwencji. Te pszczoły może nie wymagają żadnej interwencji, ale przez miesiąc mnie tu nie będzie. Rodziny pszczele zakarmione na dwóch korpusach z reguły nie wymagają żadnej kontroli, pod warunkiem, że się prawidłowo uwieszą. Co musimy sprawdzić? Tej rodziny tak naprawdę jeszcze nie sprawdzałem. Jest zakarmiona na dwóch korpusach i chyba posiada odpowiednią siłę do tego, żeby ogarnąć kwestię wykorzystania pokarmu na dwóch korpusach. Teraz to sprawdzimy. Mój raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, no 8 uliczek. Jest to bakwast oparty na pszczole kraińskiej, linia B42, rodzina 1, B42.1. Pszczoły te nie wymagają żadnej ingerencji. Jedyna rzecz, jaką zrobimy, to założymy na górę folię, ponieważ chcemy, żeby te pszczoły pod koniec stycznia rozpoczęły rozwój. A żeby rozpoczęły rozwój pod koniec stycznia, czyli pierwsze pszczoły się wygryzły, zaczynały się gryźć gdzieś pod koniec lutego, to musimy doprowadzić do tego, żeby było ciepło i żeby była wilgoć odpowiednia. Teraz zakładamy folię. Założenie folii zmieni kompletnie obieg powietrza. Pszczoły te się inaczej przewieszą i będą lepiej wykorzystywały pokarm, który jest zgromadzony w górnym korpusie. Idziemy dalej. Wielu pszczelarzy zastanawia się na wiosnę, jak otwiera ul, dlaczego nie ma pszczół. Ogólnie rzecz biorąc, śmiertelność rodzin pszczelich w Polsce jest dosyć niska. Wśród moich znajomych pszczelarzy nie przekracza 20%. Przezimowanie 80% rodzin jest sukcesem, ale już nie dla wszystkich. Są pszczelarze, którzy uważają, że przezimowanie 100% rodzin jest pełnym sukcesem. Czy to jest możliwe? Oczywiście, że tak. Co wpływa na śmiertelność rodziny pszczelej? Oczywiście w pierwszej kolejności najważniejszym przeciwnikiem pszczelarza jest waroza. Waroza dziesiątkuje rodziny pszczele nieleczone, tylko że tego nie widać od razu. Tak naprawdę działalność warozy widzimy dopiero gdzieś po 2 latach. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, nieleczoną rodzinę, która była wcześniej odpowiednio przeleczona, możemy przyzimować, nic jej nie będzie, natomiast w następnym roku ta rodzina nam się wypszczeli. Po pierwsze, nie będzie zbierała miodu, po drugie, nie będzie się odpowiednio rozwijała, waroza będzie zjadała dosłownie tą rodzinę, czyli w pierwszej kolejności waroza. Drugi przeciwnik, jeżeli chodzi o rodziny pszczele, to jest grzyb nosemoza. Jak zadbać o to, żeby nie było nosemozy? Oczywiście odpowiednia higiena na pasiekach, to jest podstawa. Druga sprawa, profilaktyczne leczenia środkami naturalnymi, jak i środkami nienaturalnymi. Żyjemy w Unii Europejskiej, która nam od 2004 roku zakazała stosowania pewnych leków, które są skuteczne, natomiast one są ogólnodostępne. Trzeci czynnik, który nie jest jakimś czynnikiem mega ważnym, natomiast myślę, że jest taką podstawą ogólnie rzecz biorąc, nie jest ważnym, jest jednym z najważniejszych, jest odpowiednie do zakarmienia rodzin do zimy, czyli zadbanie o to, żeby była odpowiednia ilość pokarmu. To są 3 takie główne czynniki, na których trzeba się skupić, żeby rodziny pszczele na wiosnę były w odpowiedniej sile, w odpowiedniej kondycji i żeby w następnym roku przyniosły duże ilości miodu oraz innych pożytków pszczelich, takich jak pyłek na przykład.
Co robimy źle? Po pierwsze, źle leczymy warozę, nie planujemy leczenia warozy, skupiamy się tylko na leczeniu jesiennym, co jest nieodpowiednie. Jest bardzo dużo wykładów i filmów w internecie mówiącym o tym, jak prawidłowo zarządzać leczeniem warozy przez cały sezon. I myślę, że powinniście się na tym skupić. Nie chcemy się tego powtarzać. Wielu i naukowców, i praktyków na ten temat już powiedziało bardzo dużo. Nosemoza, higiena, jeszcze raz higiena, ale też profilaktyka. Odpowiednie zakarmienie, wiadomo, mówiłem, bądź zimujemy na jednym albo na dwóch korpusach. I też tu się odbywa, i też tutaj się odzywa trzeci temat, najważniejszy temat. Zakarmienie pszczół do zimy, odpowiednie zakarmienie pszczół do zimy, tak żeby te pszczoły posiadały odpowiednią ilość pokarmu.